Witam wszystkich. Akwarysta niedzielny. Krótki raport po urlopie ze zbiornika. Co się wydarzyło? Może się nie wydarzyło za wiele, ale zarosło. I zostało przekopane, przeorane przez Gujanki dokumentnie. Jak widzicie, o, tu usypały prawie do no może nie do, do połowy zbiornika, ale do jednej trzeciej wysokości zbiornika usypały górę z tego. Grubego żwiru, nie z tego drobniutkiego. Ten gruby żwir jakoś im lepiej pasuje do kopania. Z ręki dzisiaj kręcimy, pokażę Wam, jaką dziurę, dziurę znowu wywaliły. Wybrały, wybrały prawie już znowu do samego dna żwir, i wyniosły po prostu pod, pod szybę czołową. Walisneria rośnie jak szalona. Nie wiem, czy, czy to przycinać bardziej, e, krócej i zostawiać mniej liści, czy. czy e, no nie wiem, no zarasta, mi, zarasta mi ten zbiornik tą, tą trawą. E, młode przeżyły. Nawet podrosły dosyć sporo. Więc jestem zadowolony. Całkiem nieźle sobie radzą. Widzę, że. Rodzice stracili już zainteresowanie nimi, e, zaczynają młode brać normalnie pokarm i suchy, i, i ten mrożony, już nie ma, nie ma tej takiej dziwnej sytuacji, kiedy, kiedy nie wiem, ta ochotka, czy, czy, czy jakiś inny mrożony pokarm był większy od, od tego na rybku. E, troszkę poczyniłem zakupów. To znaczy, no, tam niewielkie jakieś tam, nie, nie, nie szalałem za bardzo. Ale musiałem zrobić zapas torfu. Spauzuję i Wam pokażę, co wypróbujemy i na pewno, na pewno e, zdam potem relację z tego, jak się, jak się sprawuje ten torf, który, który kupiłem. No dobra, spauzujemy i Wam pokażę, co kupiłem. Te zakupy. E, oczywiście świeże liście katapangu. Nie za duże, bo mam jeszcze ich trochę. Wszystko zamówione na, w sklepie akwarystycznym 24. Tu są kora migdałowca. Zakupiłem spirulinkę dla, dla moich ryb. Czemu akurat tą? A nie wiem, chyba była, chyba była tania. A może była w promocji? No i zakupiłem torf. Który, na który GBL w instrukcji obsługi daje okres użytkowania od 3 do 6 miesięcy. Więc to nie jest 5-6 tygodni, tylko 3, prawie pół roku. No, i na tym objaśnieniu pisze, że potrafi obniżyć. Ten torf, ten Tormek potrafi obniżyć KH o 5 do 7 stopni niemieckich oczywiście. Piszą, żeby kontrolować bardzo mocno pH i KH bo 600, 600 gram tego, tego torfu wystarcza na 200 litrów wody. Sprawdzimy, sprawdzimy, oczywiście, że sprawdzimy, wsadzimy to do filtra za przy następnej podmianie, bo akurat ten torf z hejma, który ja używałem do tej pory on miał przydatność między e, 6 tygodni nie, czy 4 tygodnie, czy od 4 do 6 tygodni, jakoś tak, także spróbujemy ten. No i zakupiłem jeszcze torf z draka, z firmy Drak. Niestety musiałem opakowanie oryginalne rozerwać, bo to było takie aluminiowe. A ja ponieważ lecę samolotem, pewnie by mi przez w bagażu podręcznym to wyciągnęli, bo by coś tam im piszczało, czy tam ten, więc wyciągnąłem. Sprawdzimy ten torf w następnej kolejności. Jak widzicie, mam dwa opakowania GBL-a, więc najpierw będzie. Będzie GBL, potem będzie DRAG. Na pewno, na pewno na, nagram film, jak to wyszło, zmierzę wartości. Zresztą mam komputer, na, na, którym, na, na którym się te wartości pokazują akurat i KH, i PH, więc nie, nie będzie żadnego problemu. To tyle po urlopie. Eee, następny film, już normalnie, jak na akwarystę niedzielnego przystało będzie w niedzielę albo w weekend. W sobotę. Dzięki Wam wszystkim. Na razie.